Dzień dobry, Tomasz Korniejew, Moto.pl. Moim gościem jest Maciej Wisławski, utalentowany, znany pilot rajdowy, człowiek, legenda. Ja nie wiem, skąd ci się wzięło to są utalentowany. No. To Maćku, utalentowany, ale to musi być kierowca. Pilot jest tylko takim dodatkiem, słuchaj, takim asystentem. No. Maćku, jesteś rajdowym mistrzem Europy. Nie mogłem cię inaczej przedstawić. Jesteś jednym z najlepszych pilotów w historii Polski. Aha, słuchaj, ja ci coś powiem, kochany. Nie ma złych czy dobrych pilotów. Mówię ci bardzo szczerze, bez jakiegoś takiego krygowania się, bez jakiejś takiej fałszywej ambicji. Słuchaj, dobry albo bardzo dobry może być kierowca. Jeżeli pilot trafi, mówię oczywiście o pewnej jakiejś takiej grupie, no 50-70 osób w Polsce, tych pilotów rajdowych, słuchaj. Tych takich, co jeżdżą chociaż te mistrzostwa Polski bądź wyżej. To są ludzie, którzy są niejako podwieszeni do kierowcy, do talentu kierowcy, do jak gdyby rangi kierowcy, jeżeli jest naprawdę bardzo dobry kierowca i ma takiego pilota, powiedzmy, no jednego z tych 50 czy 70, do których ja też się mogę bez fałszywej skromności zaliczyć, to sobie no, wtedy jak gdyby te wyniki, jakie tutaj moderuje kierowca, spływają też na pilota. Jestem idealnym przykładem tego, że nie ma złych czy dobrych. Muszą być, powiedzmy, rzeczywiście bardzo odpowiedzialni, bardzo profesjonalnie podchodzący do tego, nie mający ludzie, którzy potrafią działać w takich rygorach bez marginesu błędu, to sobie to wtedy już jesteś tutaj bardzo dobrym, utalentowanym pilotem. Maciej, wszyscy mi mówili, którzy cię znają, że jesteś bardzo skromnym człowiekiem i oczywiście teraz to potwierdzasz. Natomiast chciałem ci zadać jedno pytanie, które nie tylko mnie nurtuje, ale nurtuje chyba wszystkich, którzy myślą o pilotach już rajdowych. Się boję. Wiesz, to jest tak, jak jadę na przykład taksówką i coś poczytam w tym czasie, choćby maile, no to muszę przestać z wiadomych względów. Powiedz, czy tobie się kiedykolwiek zdarzyło po prostu zwymiotować na rajdzie? Nie, no to jest niemożliwe, więc wiadomo, że pilot, który startuje na jakimś takim już poziomie dosyć wysokim, powiedzmy, ja mówię od rangi mistrzostw Polski wzwyż, to sobie naprawdę musi mieć pewne predyspozycje i psychiczne, i fizyczne. No jak wiadomo, ćwiczycie jakoś? Tomek, nie, po prostu musisz coś mieć. Tak samo jak jeżeli chodzi o kierowcę, musi mieć parę tych pewnych darów od Pana Boga, prawda, bo jeżeli ich nie ma, to nigdy nie będzie jakimś takim topowym kierowcą. Jeżeli mu coś tam brakuje w tym niezbędnym pakiecie, który musi mieć od opatrzności, rozumiesz, to nie będzie bardzo dobrym kierowcą. Spójrz na Roberta Kubica, genialny gość, genialny kierowca, sobie, fenomenalny ścigacz, bo on ma to wszystko, co taki naprawdę absolutnie topowy, ekstremalnie dobry kierowca mieć powinien. Ale wracamy do pilota. Więc tak, ja na pewno nie mam żadnych problemów z błędnikiem, więc jest warunek bezwzględny. Musisz mieć taki no, żelazny błędnik, rozumiesz? Poza tym musisz mieć dużą jak gdyby odporność psychiczną na tą wysoką prędkość, jaka bardzo często właśnie na odcinkach specjalnych, na rajdach występuje, bo czasami rzeczywiście jedziemy 160, 170, 180 na godzinę i w zasadzie tak te 180, 180 to jest maksymalna prędkość. Już szybciej się nie jeździ, bo te auta są bardzo dynamiczne, one bardzo szybko przyspieszają, rozumiesz? Ale to maksymalna prędkość tam 180, 188, 180 parę, bo tak są skonfigurowane, rozumiesz? Więc tych takich prędkości jak w formule 300, czy 500, 900, to nie ma, rozumiesz? Masz te 180, to też nie jest mało, zwłaszcza, tak jak przed programem bardzo pięknie porównałeś sobie Norbert, tą swoją jazdę bobslejową, kiedy zobaczyłeś, że to jest właśnie coś niesamowitego, takie szaleństwo, więc to twoje porównanie było piękne, tylko że my mamy zupełnie jak gdyby inne to ograniczenie tego toru, po którym jechaliśmy, bo ty jechałeś w rynnie lodowej, prawda? A ja jadę w rynnie, w cudzysłowie, która jest ograniczona rogiem domu, płotem, przepaścią, strumykiem, rzeką, barierą, kamieniem, drzewem, pniem i tak dalej, rozumiesz? I teraz już kończę. Przepraszam, że tutaj tyle gadam, ale sobie dobra, muszę ci powiedzieć. Ja przez te lata doświadczeń, przez taką tą ewolucyjną drogę, jak gdyby, słuchaj, moją rajdową, to przesunąłem sobie taką tą poprzeczkę strachu, to nazywam, o jakieś 100 km na godzinę wzwyż. Że ty na przykład, jeżeli tobie auto zachowa się jakoś tak dziwnie, tak się wymknie się na sekundę spod kontroli, jakiś lekki uślizg, lekki poślizg, coś tam się z tym samochodem zadzieje, to ty już, ja wiem, nie zaprzeczaj, to już czy tam 70-80, już masz troszkę tutaj ten żołądek w gardle i troszeczkę ci się, podwaja ci się rytm serca, prawda? A ja jadę 160-170 na godzinę, więc o 100 szybciej niż ty na odcinku specjalnym i dla mnie ten samochód, który leci bokiem na przykład, patrz, taka droga, 150-160 na godzinę, jedziemy po polu, tu jakiś lewy, jakiś prawy, tutaj kawałek prostej, słuchaj, naprawdę, a ogień, ty czytasz ogień jak, a ja rozwijam jak gdyby obraz tej drogi i słuchaj, i widzę przed sobą, mało tego, ja już wiem, że mamy 200 prostej, widzę las i słuchaj, w tej ścianie lasu, przy tej prędkości, to ta droga, która wpada w ten las, rozumiesz, wąska droga, bo to za
są zazwyczaj bardzo wąskie, bidackie drogi, rozumiesz? Wpada w ten las, to ta luka w tej ścianie lasku to wygląda tak jak mysia dziurka, dostaje sobie. To jest niesamowite. I teraz sobie musisz rozwinąć kolejny obraz tej drogi, słuchaj, mimo że wpada 150 na godzinę między takie 3-metrową drogą, w takie, między takie dwa wielkie, grube drzewa, które są ścianą, jak gdyby ograniczają tą ścianę lasu. Super. Także patrz, ja mam żelazny błędnik, reasumując, i sobie poprzeczkę strachu, czyli jakby odporność na jakiekolwiek dziwne zachowania auta, przesuniętą o 100 na godzinę wyżej niż normalni kierowcy, użytkowi kierowcy. Wiesz, przypomina mi się, a propos tego, co mówisz, przypomina mi się taka wypowiedź właśnie Krzysztofa Hołowczyca, który zapytany o ciebie, co o tobie sądzi, powiedział, że ma do ciebie niesamowite zaufanie, że wasza współpraca wygląda w ten sposób, że kiedy on pędzi właśnie jakąś drogą, odcinkiem przez las i ma te 130-140 km na godzinę i widzi, na horyzoncie widzi zakręt i jest przekonany, że ten zakręt jest w lewo i mówi, Maciek wtedy mi dyktuje, że ten zakręt jest w prawo. I wiecie, co robię? Skręcam w prawo, bo wiem, że on ma rację i ten zakręt jest w prawo. No bo słuchaj, bo widzisz, bo ja tutaj, Tomek, powiedziałem przed chwilą, że no, naprawdę, że pilot to jest gość, który musi pracować w takich rygorach, gdzie nie ma marginesu na błąd. To jest bardzo trudna taka praca, wiesz, bo jeżeli masz możliwość jakiejś takiej nawet drobnej pomyłki, aczkolwiek nie powinniśmy przy naszej pracy jakiejkolwiek w ogóle mylić, ale jeżeli na przykład możemy się jakoś tam lekko, delikatnie o ten błąd otrzeć, to jest nam lepiej, jest nam wygodniej, mamy większy komfort tej pracy. Tutaj, w takiej rajdówce, jak siedzisz i rozwijasz obraz trasy tego odcinka specjalnego, to ty, chłopie, ty nie masz w ogóle możliwości, ty nie masz prawa przekroczyć tej linii, która jest marginesem błędu. Ale powiem ci, że to jest piekielnie ciężkie, to jest naprawdę bardzo duże obciążenie psychiczne, ale wiesz, jaka jest satysfakcja, kochany, z tak wykonanej pracy, jeżeli wykonujesz pracę, w której nie możesz się pomylić, w której nie masz w ogóle nawet cienia marginesu błędu, a ją wykonałeś bez błędu. Chłopie, jesteś gościem wtedy. Wtedy ma rzeczywiście taki wewnętrzny power takiej satysfakcji, rozumiesz? A powiedz mi, czy ty jako pilot, czy generalnie piloci stosują czasami takie metody, jak widzą, że kierowca jedzie zachowawczo, może trochę zbyt zachowawczo, jak na warunki panujące na konkretnym odcinku, czy trochę dyktując, czy trochę czasami dodajecie prędkości, tak? Czy nie? Słuchaj, jeździłem z kilkoma naprawdę najlepszymi polskimi kierowcami i to po parę sezonów z każdym, to nigdy nie próbowałem w jakiś sposób kierowcy, jeżeli wyczuwałem, że można by było szybciej ponaglić, bo to jest w ogóle bardzo niebezpieczne, bo słuchaj, ty jako taki asystent kierowcy, jako osoba, która rozwija obraz tej trasy i w ogóle moderuje całą tą atmosferę w teamie, nie tylko w załodze, ale w całym teamie, to ty musisz wykonywać tylko swoją pracę. Pamiętaj, nikt nie może, jeżeli jest to praca, której nie możesz, o czym mówiliśmy przed chwilą, nie masz możliwości popełnienia błędu, słuchaj, to przy tak wykonywanej pracy ty nie możesz nic poprawić, nic zwolnić, nic przyspieszyć, bo pamiętaj, opis trasy, tworzymy, właściwie budujemy razem, mając dwie możliwości, możliwość dwukrotnego przejazdu trasy odcinka specjalnego, tam 2-3 dni, dzień przed rajdem, rozumiesz, w określonych dniach i godzinach. I teraz ten obraz trasy jest zapisany na kartce papieru. I teraz ty, jako pilot, ten obraz trasy rozwijasz, informacja po informacji, prosta po prostej, zakręt po zakręcie. Rozumiesz, ty rozwijasz obraz trasy, który powstał 2-3 dni przed rajdem. I ty też nawet nie bardzo możesz, bo przecież nie masz szans zapamiętać po dwukrotnym przejeździe jakichś 20 paru kilometrów przez jakieś tutaj lasy, pola, dziury, jakieś boczne drogi, przez góry, słuchaj, normalnie doliny, przez kawałki wiosek jakichś rozumiesz. Nie masz możliwości zapamiętania tego. Także ty tylko i wyłącznie musisz bazować na tym obrazie, który jest naniesiony na te kartki papieru. A powiedz, i twoim obowiązkiem jest wierne rozwinięcie tego, co jest zapisane. A powiedz, Maćku, czy każdy kierowca i pilot mają trochę swój indywidualny język, taki, który używasz, dyktując kierowcy trasę, czy to jest tak, że on jest wspólny dla wszystkich? Czy może używać jakiegoś kodu? Tomek, baza jest mniej więcej bardzo podobna, słuchaj, bo wiadomo, no zakręty to jest prosta sprawa, bo są lewe i prawe, innych nie ma, prawda, jak to się mówi. Odcinki prostych to są subiektywnie. Dla jednego 100 metrów prostej to będzie dla innego 90, dla drugiego 150, prawda? Bo wiadomo, że droga się składa z zakrętów i różnych odcinków prostych, prawda? Poza tym ta konfiguracja pionowa jeszcze, szczyty tutaj, przez szczyt, zakręt do szczytu, za szczytem i tak dalej, i tak dalej. Więc baza jest ta sama. Lewe i prawe proste.
proste, prawda? Teraz proste odcinki, mówię, w metrach, też proste, prawda? Ale jak określić, kochany, teraz powiedz, wymusić na kierowcy dobranie prędkości do pokonania tego zakrętu? Czym wymusić? No właśnie, tak, i czasami właśnie, używacie tych cyferek tutaj, tam, trzy prawe, cyfry, coś tak tam. Tak jest, i te cyfry, to są, kochany, normalnie jak gdyby kąty zawarte między godziną 12 i odpowiednio godzinami pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, czyli nie piątą. Biegi, jak niektórzy myślą. Biegi to były dawno, to były 30 lat temu, 40 lat temu jeździło się na biegi, bo były inne samochody, inne konstrukcje. Słuchaj, teraz, kochany, dany zakręt, daną prędkością możesz przejechać na przykład na trzech różnych biegach, kochany. Także wiesz, to czasy się zmieniły bardzo, bardzo. No i opis też, ja zresztą jestem takim no starszym człowiekiem, który w tym sporcie jest od wielu lat. Także Maciek, słuchaj, generalna baza opisu jest bardzo podobna dla wszystkich zawodników. Chciałem się jeszcze wrócić do roku 97, w którym zdobyliście Mistrzostwa Europy z Krzysztofem Hołowczycem. Coś fantastycznego. To było duże wydarzenie. Ja myślę, że to, może to jest niesprawiedliwe, ale odnoszę takie wrażenie, że to więcej ważyło niż teraz, ponieważ byliśmy tacy głodni z takich sukcesów. Polski sport był w zupełnie innym miejscu też. Nie było tak łatwo i o sprzęt. I wiem, że pojawiło się trochę głosów takich złośliwców wtedy, że zdobyliście to mistrzostwo dlatego, ponieważ mieliście najlepsze auto. Co ty o tym sądzisz? No, nie jest to prawda, bo takich samochodów jak nasz, którym wtedy jeździliśmy, to było kilkanaście i zwłaszcza, że my byliśmy załogą, która startowała w wielu różnych krajach, prawda, bo w poszczególnych rajdach, w różnych krajach, gdzie zawsze są miejscowi, jak to się ładnie mówi, miejscowi matadorzy, którym sprzyja jak gdyby atut własnego boiska, to zawsze byliśmy na takiej trochę przegranej pozycji. Pomimo, że startowaliśmy raz dwa, trzy lata z rzędu w tym samym państwie, na podobnym rajdzie, prawda, jak rok czy dwa lata temu, to zawsze jednak ci miejscowi mają pewien priorytet w zapoznaniu z trasą, w ogóle w znajomości tego krajobrazu dróg, prawda, bo krajobraz jak gdyby no, tworzy tą architekturę dróg. Tak. Także my byliśmy zawsze na takiej trochę przegranej pozycji i nie było, na przykład tak jak w ostatnich latach jest, takiego wyłonienia grupy, która zgłosiła, grupy załóg, które zgłosiły na przykład akcję startów w rajdowych mistrzostwach Europy. Na czym to polega? Że na przykład wygrywa Iksiński, drugi jest Igreczyński, a ty masz na przykład trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale ten pierwszy, Igreczyński i Iksiński, nie byli zgłoszeni na przykład do tego cyklu Mistrzostw Europy. I oni wygrywają rajd, a ty wygrywasz rajd, mimo że jesteś trzeci czy piąty, słuchaj, do Mistrzostw Europy. Więc to jest w ogóle takie trochę zafałszowanie jak gdyby obecnej tej rywalizacji, rozumiesz? Ty sobie jesteś piąty, a bierzesz punkty za pierwszego w Mistrzostwach Europy. My byliśmy sobie poddani bezwzględnej weryfikacji przez wszystkie miejscowe załogi, czy to były Niemcy, czy Belgia, czy Grecja, czy Cypr, czy Bułgaria, czy normalnie Portugalia, czy Bóg wie gdzie jeszcze. Powiedz mi, a dlaczego przestaliście jeździć razem z Hołowczycem? Słuchaj, bo mieliśmy jak gdyby różne programy, różne projekty. Krzysiek już wtedy marzył sobie o Mistrzostwach Świata, ale słuchaj, normalnie w grupie N, bo już WRC się skończyły wtedy, a ja chciałem sobie normalnie, miałem propozycję startowania normalnie w mistrzostwach Polski. No także ja uważałem, że wtedy już na tyle byłem takim starszym człowiekiem, że poznałem jak gdyby tą przygodę i smak rajdowych mistrzostw świata. Uważałem, że w rajdowych mistrzostwach świata to w zasadzie jest nam trudno jako załodze niefabrycznej konkurować z tymi 8-10 załogami fabrycznymi, aczkolwiek też wjeżdżaliśmy w ten top ten tak zwany, co było fantastycznym wynikiem, ale jakoś tak wolałem już, zasmakowałem tych rajdowych mistrzostw świata, a ponieważ ja nie jestem profesjonalnym jakimś takim pilotem, takim zdeklarowanym, zdeklarowanym gościem, który nie może żyć bez tego wyczynu, bo ja te rajdy, poważnie Tomek, ja te rajdy to zupełnie tak uprawiam sobie przy okazji, kochany, no nie uwierzysz, no jak ja ludziom mówię, że ja się tym w ogóle nie interesuję, że ja nie zaczynam dnia sobie od tych różnych normalnie informacji, które tam gdzieś tam fruwają w chmurze, to sobie oni nie wierzą. Naprawdę. Maćku, ja jeżdżę rajdy zupełnie przy okazji. Maćku, powiedz mi, czego ci życzyć? Mnie? Słuchaj. Bo jesteś aktywny sympatii, w rajdach. Sympatii sobie takich ludzi jak ty, między innymi. I zdrowia. I żebym mógł wstać i usiąść. W związku z tym masz moją sympatię, masz sympatię czytelników Moto.pl, jak i całej redakcji Moto.pl. Maciej Wisławski, mistrz Europy w rajdach samochodowych. Pilot z przypadku był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. No, to prawda. Dziękuję bardzo.